Witam, drodzy widzowie. Dzisiaj rozsiejemy sobie nawóz pod rzepak. Przywiozłem go samochodem i przyczepą do zadań specjalnych. Tak to wygląda. Mam tutaj trzy worki polifoski krzem i jeden worek Macrospeed Green. To jest tak zwany kizeryt. Ma 25% magnesu i 50% siarki. Wysiejemy sobie to w takich dawkach, że polifoski krzem zastosujemy 400 kg na hektar, natomiast kizerytu 200 kg na hektar. Cały towar będziemy ściągać z przyczepy i ładować do rozsiewacza przy pomocy 30 i tura z takim zamontowanym tutaj hakiem, a rozsiewać będziemy takim oto rozsiewaczem Abra o ładowności 700 kg rzekomo, no czyli jeden worek. Zaczynamy sobie od kizerytu w ilości 200 kg na hektar, a potem wjedziemy sobie polifoską.
jako że mamy 2 hektary, no to potrzebujemy 400 kg, a załadowaliśmy 600, no bo tyle wchodzi do worka, do big baga. Także pozostałe 200 kg to już sobie wysieje w miejscu, gdzie później będzie pszenica o zima siana. Oczywiście ten rozsiewacz nie jest wyposażony w żadne komputery, inne bajery, które precyzyjnie wyliczałyby nam dawkę. Wszystko robimy na oko i na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń. Jedyne ułatwienie dla operatora to, tak jak przed chwilą widzieliście, hydrauliczne otwieranie i zamykanie otworów. Kizeryt rozsiany, przyszedł czas na polifoskę. Jedziemy już po drugi, ostatni worek polifoski, a nadwyżkę w wysokości 200 kg również rozsiejemy pod pszenicę o zimą.
nawóz rozsiany. Pozostało nam tylko umyć z resztek rozsiewacz. No i podliczyć koszty. Jeśli chodzi o koszty, to te kształtują się następująco. 80 zł na hektar liczymy kosztów operacyjnych, czyli razem 160 zł. Natomiast za polifoskę krzem 800 kg zapłaciłem 1960 zł. Natomiast za 400 kg kizerytu zapłaciłem 512 zł. Tak to się przedstawia. Na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka.